Aloha! Cześć moje kobiety piękne! Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, do mnie wracacie. Mua! Buziak dla Was! A jeśli jesteś u mnie nowa, bardzo się cieszę. Ja mam na imię Maxi. Zapisuj się do gangu, zostawaj z nami, z kobietami, które kreują świadomie swoje relacje. Słuchajcie, kobiety, pytacie mnie bardzo często, jak to uwodzenie wykorzystać w praktyce, czyli jak przemycić ten flirt do naszego życia na co dzień. No i oczywiście wszystko dla Was jak zawsze. To co? Jedziemy z tym uwodzeniem. Bez zbędnego rozgadywania się, bo to robię na Q&A. Numer jeden. Przede wszystkim. Kiedyś dostałam takie pytanie. Czy da się uwieść każdego mężczyznę? Nie da się. Nie da się, kobiety. Każda z nas musi wybrać sobie mężczyznę, któremu się podoba. Musi być ta atrakcja fizyczna. To jest ten pierwszy krok. Fizyczna atrakcja ze strony mężczyzny musi być. I teraz w zależności od mocy tej atrakcji, tak będziemy sobie tutaj działać, że tak naprawdę mężczyzna, któremu się naprawdę, naprawdę podobamy, zrobi dla nas bardzo wiele, jeśli nie wszystko. Więc pamiętaj, że bardzo często dziewczyny oceniamy sytuację z tego takiego, z tej perspektywy ja. Bo on mi się podoba, bo ja chcę z nim być, bo on ma te cechy, których ja szukam w mężczyźnie. Pytanie trzeba odwrócić. Na ile ja mu się podobam? Na ile mu zależy? Bo żadną siłą, jeżeli na początku mamy mało tej atrakcji, nie będziemy w stanie tego odwrócić. Jeżeli jest naprawdę mało tej atrakcji, możemy pracować, jeżeli tej atrakcji jest troszeczkę między nami i możemy ją podsycać. Ale jaki jest nasz punkt startowy? To jest bardzo ważne. Nawet w książce Roberta Greena, którą Wam nieraz polecałam, czyli Sztuka uwodzenia, jak też tytuł mojego dzisiejszego odcinka, pierwsze, od czego zaczyna całą książkę, to jest wybierz odpowiednią ofiarę. On tak mówi, więc cytuję. Dwójeczka, więc jeżeli mamy już do czynienia z mężczyzną, który rzeczywiście wykazuje inicjatywę i zainteresowanie nami, ja wiem, że to boli, bo czasami zafiksujemy się na mężczyźnie, który po prostu jest bardzo niezdecydowany i daje nam zaledwie okruszki zainteresowania. Breadcrumbing, benching dla tych, które chcą poczytać się na ten temat więcej albo chcecie zasięgnąć języka w literaturze zagranicznej, że tak to określę. Bardzo proszę, sprawdźcie to, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Jest to coraz bardziej powszechne, dlatego że żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo jest podkarmić to ego jakąkolwiek inną kobietą albo pięcioma. To zależy od tego, jak bardzo to ego jest wygłodniałe u danego mężczyzny. Więc pamiętajcie, kobiety, nie szukajcie w sobie. Dlaczego? A może nie byłam wystarczająco dobra, ładna? To zależy naprawdę od typu mężczyzny, od jego charakteru, od jego zapotrzebowania na to podkarmianie, od jego traum i od tego wszystkiego, co w nim od dzieciństwa wzrasta. A jak wiecie, niektórzy mężczyźni, większość mężczyzn w ogóle nie wchodzi do tego pokoju. Nie są zainteresowani. Wszystko jest ok. Więc drugi krok, jak już mamy do czynienia z mężczyzną, który rzeczywiście jest nami zainteresowany, zastanów się, jakie masz naturalne atuty. Nie nad tym, kim chciałabyś być, tylko kim jesteś w sposób naturalny. Czy jesteś bardziej dziewczyną z sąsiedztwa? Czy jesteś kobietą wampem? Czy jesteś femme fatale? Jak wyglądasz? Nawet możesz spojrzeć na swoje zdjęcie i zastanowić się nad tym tak z perspektywy osoby z boku. Albo zapytać koleżankę, mamę, przyjaciółkę. I wówczas, żeby ta nasza osobowość była bardziej tajemnicza, intrygująca, interesująca, zastanów się, co mogłoby stanowić przełamanie tego, kim jesteś w naturalny sposób. Na przykład, jeśli masz urodę lekko wyzywającą, ubieraj się grzecznie. Zrównoważ to. Niech to będzie zaskoczeniem dla kogoś, że masz coś w oczach, co sugeruje coś zupełnie innego niż to, co masz na sobie. Albo jeżeli jesteś ubrana bardzo grzecznie, to możesz zażartować sobie w sposób bardzo dwuznaczny. Więc pamiętajmy o tym, że jednak jak mamy rosół, to musi być trochę soli, trochę pieprzu, żeby ten rosół miał po prostu głębię. Nikt nie lubi przewidywalnych osób na dłuższą metę. To jest po prostu zbyt płaskie, zbyt mało interesujące, zbyt przewidywalne.
Punkt numer 3 na playliście uwodzenia. Dziewczyny, dzisiaj wszystko jest bardzo bezpośrednie. Obrazy rozebrane są na wyciągnięcie ręki. Więc czasami wydaje nam się, że zrobimy wielkie wow, wysyłając taki obraz. Albo mówiąc wprost o pewnych intymnych pomysłach, jakie mamy. Nie. Pamiętajmy, że największą moc ma męska wyobraźnia. I pamiętajcie, żeby pobudzać wyobraźnię, nie nazywając rzeczy po imieniu. Możesz napisać mu, jeżeli flirtujecie w SMS-ach, gdybyś tylko mógł czytać mi w myślach. Oczko. Ciekawa jestem, czy w realu zaskoczyłbyś mnie tak, jak w moim śnie wczorajszej nocy. Oczko. To są oczywiście sugestie. Oczywiście to jest flirt. Oczywiście wszyscy wiemy, o czym mówimy. Natomiast to nie jest wprost. Później możemy zawsze puścić oczko, jak już się spotkamy. Ja tak mówiłam? No coś ty. I jakby samo uwodzenie jest już tutaj. Kiedy twój język ciała mówi tak, ale słowa mówią nie. Zobaczcie, jaka sprzeczność. I tu już zaczyna wzrastać to napięcie seksualne, o które nam chodzi w uwodzeniu. Tego mężczyzna chce, tego szuka, tego właśnie... Tak czy nie? To jest przestrzeń, w której on może troszeczkę nas gonić. To jest przestrzeń, w której my wciąż jesteśmy zagadką. Kiedy my wysyłamy rozebrane zdjęcia, to nie tylko już tutaj mówimy o tym, że zabijamy to uwodzenie bardziej niż podsycamy je, ale przede wszystkim jest to bardzo nierozsądne w dzisiejszych czasach, prawda? Bo nie wiemy do końca, z kim piszemy po drugiej stronie. To już jest standardem dzisiaj, że poznajemy się na Tinderze i zaraz przeskakujemy na Instagrama, na Facebooka, na inne aplikacje, w których są informacje na was, na wasz temat. Są miejsca, które odwiedzacie, bo przecież się meldujemy i tak dalej, a nigdy nie wiesz, z kim piszesz po drugiej stronie. Dlatego tak ważne jest dla mnie i dlatego ja o tym często mówię, jak najszybciej przeskakujemy do reala, bo my nie wiemy, z kim my piszemy, nie wiemy nawet, czy te zdjęcia to są zdjęcia tego człowieka. I cokolwiek nam powie, to może być absolutnie wszystko od A do Z zmyślone, dziewczyny. Jest taka też sytuacja, którą niektórzy z nas doświadczyli. Czyli pisałam z kimś, a na spotkaniu okazało się, że to jest zupełnie inna osoba. Albo okazało się, że zdjęcia tej osoby, przepraszam, telefon odkładam, już wiem, przepraszam, że ta osoba w ogóle wrzuciła zdjęcia sprzed 15 lat. I to jeszcze jest okej, bo tutaj nie ma jakiegoś większego niebezpieczeństwa, natomiast są też ludzie, którzy mogą okazać się niebezpieczni, więc jak najszybciej miejsce publiczne, wśród ludzi i sprawdzamy sobie, z kim piszemy. Bo tak jak Wam zawsze powtarzam, my się zakochujemy, dziewczyny, przez te słowa. Taka jest nasza natura, tak jesteśmy złożone. Więc po miesiącu pisania z kimś, kto naprawdę czaruje, opuszczamy gardę, inwestujemy emocjonalnie i później nas po prostu boli. Bez sensu, zupełnie bez sensu. Oczywiście na dzisiejszej playliście numer 4 nie mogłoby tego podpunktu zabraknąć. Mężczyzna jest wizualnym stworzeniem, więc dbaj o to, jak wyglądasz. Dziewczyny, wiem jak jest. Nie jest lekko po pandemii. Jeszcze teraz mamy inne zmartwienia, które powodują, że zajadamy emocje, troszeczkę zaniedbujemy ten pokój aktywności fizycznej. Nie zaniedbujmy. Zróbmy z tego nasz taki sposób właśnie na te emocje, zamiast siedzieć przed telewizorem czy Netflixem i zajadać, proszę wyjść na spacer. Proszę wyjść na spacer, po prostu ja nie chcę już, to już było mówione, więc proszę po prostu to wykonać, zadanie, ok? Dziewczyny, zmieniajcie się. Zmieniajcie kształt fryzur, kręćcie włosy. Bardzo często słyszę od moich kolegów, że dziewczyny dzisiaj to tylko te włosy prostują. A oni chcą więcej kręconych włosów. Oni chcą czerwonej pomadki na ustach, czerwonego koloru na paznokciach. I oni wcale nie chcą, znowu powtarzam, żebyście się rozbierały. Zostawcie troszeczkę miejsca na domyślanie się, ale podkreślanie figury jak najbardziej jest na plus. Wiem, że mamy czasy znowu oversize'owe. Wszystko jest teraz oversize'owe.
i nie jest to najgorsze, ja też mam oversize'owe ciuchy. Natomiast mężczyznom zawsze będzie się podobało podkreślanie naszej figury i tej klepsydry pięknej. Także tutaj też jest zadanie do wykonania, jaką mam figurę i jak powinnam się ubierać, żeby tą figurę podkreślać. Co niekoniecznie będzie równało się z tym, czy to jest teraz bardzo modne. Bo tak jak teraz bardzo modne są ogromne adidasy, niekoniecznie jest to odbierane jako kobiece przez mężczyzn. Tak jak właśnie modne są te super oversize, jeżeli jest to połączone z być może jakąś bluzką, z głębszym dekoltem, to wszystko też jest sztuka wyważenia. Ale pamiętajcie, że mężczyźni są wizualni, więc dbajmy o tą strefę wyglądu. Nie zapominajmy o niej. Piąteczka! I tutaj Cię mam, zaskoczę Cię. Twój głos. Twój głos. My z głosem możemy robić tak wiele. Po pierwsze, zwolnij. Zwolnij. Po drugie, nie zapomnij, oddychaj. Poprzez oddech możesz zwolnić. Jeżeli jest Ci trudno mówić spokojnie i powoli, pamiętaj o oddechu. Sama świadomość. Nie muszę tak gnać na tych randkach. Nie muszę przeskakiwać z tematu w temat. Nie muszę wypełniać ciszy, bo ta cisza wcale nie jest niezręczna. Przestańmy odbierać ciszę jako niezręczną. W ciszy się może bardzo dużo zadziać. Więc zwolnij, po pierwsze. Po drugie, możesz ten głos obniżyć. Ja obniżam mój głos. To jest w ogóle mój naturalny głos. Ale historia za tym jest taka, że ja miałam taki głos od zawsze. I ja się go bardzo wstydziłam jako dziewczynka. Niektórzy mi mówili, że ja mam taki niski głos, że to jest mało dziewczęce i że to jest dziwne. I tak bardzo zaczęłam się tego wstydzić, że podświadomie zaczęłam go podwyższać. I zaczęłam mówić tak, jak teraz mówię, co nie jest moim naturalnym głosem. Tak się stało. I dopiero po latach, gdzie po prostu przestałam się przejmować tym, pozwoliłam sobie na powrót do tego głosu, ale dalej muszę to robić świadomie czasami, dziewczyny. To nie jest tak. Nasze rutyny. Przez lata podwyższałam ten głos. Więc obniżony głos będzie seksowny, będzie bardziej zmysłowy na pewno, niż bardzo wysokie tony. Wolny sposób mówienia, spokojny. To jest jak najbardziej kobieca aura i energia. Ale tutaj też możemy miksować. Tutaj też możemy uciekać się do baby voice. O, kochanie, dziękuję, jesteś najlepszy. Od czasu do czasu, jako entuzjazm, jako taka energia bardziej młodszej dziewczyny. I tutaj też mamy do czynienia z dwoma różnymi światami, które troszeczkę ze sobą kolidują, ale powodują, że jesteś bardziej interesująca jako kobieta. Tak jak mówię, wszystko, co jest płaskie, szybciej nam się nudzi, jest przewidywalne. Więc pamiętajmy, że tym głosem możemy zdziałać cuda, jeżeli bardziej świadomie podejdziemy do tego cudownego narzędzia. Numer 6. To jest taki delikatny temat. Nie chcę nikogo urazić jak zawsze, ale czasami muszę sięgnąć tam, gdzie nie wiem, czy inni sięgają, bo to niby jest oczywiste, ale nie wiem, czy tak bardzo oczywiste. Może czasami o tym zapominamy, albo myślimy sobie, że to może nie jest tak ważne, ale jest to okrutnie ważne, czyli nasza czystość i higiena. Kobiety, to jest przeokrutnie ważne i po prostu dbajmy o to. Prysznic porządny, konkretny, wszędzie. Wiecie, co mam na myśli? Naprawdę, tak. Tak musi być, to jest bardzo istotne. I to jest połączone też z naszym zapachem. Także miej swój zapach. Zapach, który gdzieś tam rozbudzi wyobraźnię, kiedy Ciebie nie będzie obok. A jeżeli masz swój zapach, no to gdzieś ten zapach zostanie. Czy na jego koszuli, czy na poduszce u niego. Miej swój zapach, to jest naprawdę ważne. Słuchajcie, nawet po prysznicu możemy gdzieś tam tego zapachu użyć. Czy delikatnie na piżamkę, po prostu miej swój zapach. Zapach jest jednym z najmocniejszych zmysłów. Jest pierwszym zmysłem, który się rozwija w nas. My mamy już ten niesamowity zmysł w brzuszku. Jak jeszcze jesteśmy u mamusi, to już ten nosek wyczuwa
naleśniczki, pierogi z jagodami. U mnie chyba tak było, bo ja kocham naleśniki, pierogi z jagodami, kocham w ogóle taką kuchnię bardzo domową. Więc zadbajcie, czystość i zapach. Podstawy wiem, ale powiedzmy sobie o nich. Siódemeczka to też jest taki niuans, taki drobiazg, ale bardzo wiele zmienia, czyli sposób poruszania się. Dziewczyny, czasami mamy takich partnerów, którzy gnają bardzo szybko, przed nami dwa kroki, a my w tych szpilkach po prostu zamiast się odezwać, no to gonimy za nimi. Nie wyglądamy najseksowniej w tym momencie. Tak bardzo gdzieś tam czujemy się niekomfortowo z tym, żeby zwrócić mężczyźnie uwagę. Nie. Proszę zwrócić uwagę. Kochanie, my się chyba dzisiaj nigdzie nie śpieszymy. Chodź, troszeczkę wolniej, przejdźmy się, jest tak pięknie. Bo teraz już będzie pięknie, jest wiosna, lato, więc dziewczyny, pamiętajcie o tym. Oczywiście to też świadczy o partnerze. Partner powinien dostosować swoje tempo do Twojego tempa. Natomiast czasami mężczyźni są mało domyślni, może tak to ujmijmy. I ja nie chcę tutaj też ich tak strasznie, wiecie, bić po głowie za każdym razem, bo my bardzo analizujemy wszystkie niuanse i dostrzegamy wszystko. Dostrzegamy brak SMS-a na dzień dobry, dostrzegamy właśnie to, że on idzie 10 razy szybciej niż ja. On czasami nie myśli, on jest gdzieś tam w głowie, jest zadaniowy, więc wystarczy w sposób delikatny zwrócić uwagę i dalej jednak nie dopasowywać tego tempa do jego tempa. Tylko idziesz tak, żebyś się czuła komfortowo i żeby Twoje ciało wyglądało zmysłowo w ruchu. To też jest ważne, dziewczyny. Pamiętajmy o tym. Nigdzie się nie śpieszymy. Kobieta w obcasach powinna robić mniejsze kroki. Kobieta w obcasach powinna wiedzieć, jak wsiadać i wysiadać z samochodu, szczególnie na przykład w spódniczce. Nogi razem. Razem i wyciągamy je z samochodu w taki sposób, że się obracamy i wyciągamy nogi razem. Nie jest tak. Nie, nie jest tak. Jest tak, jest ciach, jest tak. Byłoby fantastycznie, gdyby mężczyzna stał i podawał nam wtedy rękę. Takie drobnostki, które jednak bardzo dużo zmieniają i mówią o nas jako o damach, że potrafimy rzeczywiście w każdej sytuacji czuć się ze sobą komfortowo i wiedzieć, co mamy zrobić, jak się zachować. W sztuce uwodzenia kolejnym takim bardzo ważnym aspektem jest strefa emocji, nasza. I tutaj znowu przypominam o moim serialu, który Wam polecam, czyli Bridgertonowie. Kobieta, która panuje nad reakcją na emocje. To jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żebyś panowała nad emocjami. To jest troszeczkę ponad nami czasami. Oczywiście to się też będzie zmieniało wraz z praktyką. Bo jeżeli praktykujemy takie przyjmowanie emocji bardzo silnych w sposób spokojny i gdzieś nasza narracja w głowie jest bardziej wyciszająca, uspokajająca, nawet jak się zdarzy coś bardzo zaskakującego, ścinającego nas z nóg, to nasza narracja będzie powodowała, co będę czuła za 5 minut, za godzinę, za 5 godzin, ale Twoja narracja też może powodować eskalację tych emocji. Więc to naprawdę zmienia wszystko, Twoja narracja. Więc jeżeli dzieje się coś zaskakującego, co powoduje niesamowitą eskalację niewygodnych emocji, strach, lęk, ataki paniki, mamy to w dzisiejszych czasach, szczególnie po pandemii i szczególnie w czasach wojny. Nie reaguj w emocjach. Pierwszym krokiem dla mnie zawsze będzie pamiętaj o oddechu, bo ten oddech w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, nawet przy sali pełnej, on Ci pomoże gdzieś zbalansować tą pierwszą chwilę. Oddech i jeżeli musisz wyjść, to wyjdź. Jeżeli emocje pojawiły się po SMS-ie, nie odpisuj. Nie odpisuj. Daj sobie czas, żeby najpierw zbalansować emocje, przemyśleć sprawę bardziej logicznie i zareagować wtedy. Nikt nie musi absolutnie dostawać odpowiedzi natychmiast. Nie. Telefon służy Tobie, nie Ty, nie w drugą stronę. I jeszcze wyobraź to sobie z drugiej strony. Jakbyś była tą dziewczyną, która obserwuje kobietę z klasą, taką, wiesz, uwodzicielkę, pewną siebie kobietę. Ta kobieta nie robi dramatu, nie? Ta kobieta
nie krzyczy w towarzystwie. Ta kobieta nie awanturuje się ze swoim mężczyzną w miejscach publicznych. Ta kobieta zawsze trzyma ciśnienie. I to nie znaczy, że ta kobieta nie czuje, tylko ta kobieta dobrze wie, że po pierwsze, reagując w emocjach, może zareagować tak, jakby tak naprawdę nie chciała, a po drugie wie, że jak przemyśli sprawę, to w jaki sposób zareaguje może przynieść jej dużo więcej korzyści. Trzy, nie jest odbierana przez otoczenie, przez ludzi trzecich jako królowa dramatu. Troszeczkę rozwydrzona dziewczynka mała. Mężczyźni nienawidzą dramatów. I uwierzcie mi, my możemy dużo więcej wygrać z mężczyzną, który na przykład próbuje zainicjować awanturę, a my nie wchodzimy w to. Nie. Ja nie muszę. Do awantury trzeba dwojga, a ja się nie wpisałam się w to. Więc wyjdę na spacer, przewietrzę się, wskoczę w samochód, pojadę na basen, na sauny, pojadę może na masaż, na paznokcie i to nie znaczy, że nie będę myślała o tej sytuacji. Ale zmienię okoliczności, zmienię stan emocjonalny, zastanowię się nad tym i wrócę do Ciebie, kiedy będę w stanie w sposób spokojny z Tobą porozmawiać na ten temat. I to daje Ci tą aurę kobiety pewnej siebie, spokojnej i na pewno jest Ci bliżej do uwodzicielki niż do królowej dramatu. Numer 9. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie mówiła dzisiaj o energii. Nasza energia to jest coś, co jest wyczuwalne. To jest coś, co mówi głośniej niż jakiekolwiek nasze słowa. Więc zawsze będę polecała Wam zaczynać dzień od afirmacji. Od 5 komplementów, które mówimy sobie do lustra. Tak budujemy siebie, dziewczyny, na co dzień. 5 komplementów, cudowna muzyka, fantastyczne samopoczucie, bo my to nakładamy na siebie wychodząc z domu. Przed każdym spotkaniem z mężczyzną. 5 minut na cudowną muzykę, która wprawia Cię w fantastyczny humor. 5 komplementów dla siebie, żeby sobie przypomnieć, jestem kobietą rakietą. I dziewczyny, tylko w ten sposób starajcie się rzeczywiście mieć spotkania, kiedy jesteście w cudownej energii. Bo ta energia zostaje z osobą, kiedy już Ciebie nie ma przy niej. To tą energię będzie wspominała druga strona, czy to jest koleżanka, przyjaciółka. Oczywiście mamy też osoby bliskie, z którymi możemy spędzić czas i chcemy czasami spędzić czas, kiedy mamy jakiś moment słabszy. Jasne, ale jeżeli mówimy o uwodzeniu, pamiętajcie o tej energii. My się porozumiewamy pozawerbalnie najbardziej, najczęściej, najmocniej. To wszystko, co robimy poza, to mówi o nas bardzo wiele. Więc jeżeli chcesz być uwodzicielką, lepiej jest przełożyć spotkanie z mężczyzną, jeżeli nie masz nastroju, nie masz humoru, nie masz energii, niż iść i nie mieć humoru. Lepiej jest przełożyć spotkanie. Tak jak ja przekładam spotkanie z kamerą, jeżeli nie mam najlepszego dnia i nawet jeżeli mam w grafiku wpisane zrób filmik dla swoich kobiet, ale nie czuję się dobrze energetycznie, no to wolę to przełożyć czasami. Naprawdę tak jest lepiej, bo to, co my dajemy, to jest ta energia i to zostaje z ludźmi. Pamiętajcie o tym, moje uwodzicielki. Kolejna ważna kwestia, jeżeli chodzi o uwodzenie, to jest kwestia granic, którą muszę znowu tutaj podnieść. Podnoszę kwestię granic. I jest to rzeczywiście praca do odrobienia, najlepiej między związkami, czyli kiedy jesteś solo, bo wtedy nie jesteś na emocjach, nie tłumaczysz. Wtedy możesz wejść do tego pokoju logiki i zastanowić się, kim ja jestem, jakie wartości są dla mnie ważne w życiu, a co za tym idzie, jakie stawiam granice ludziom. Czy ja jestem kobietą, która na przykład w kwestii finansów pożyczę nowemu mężczyźnie pieniądze, jeśli mnie o to poprosi. Bardzo często mam z tym do czynienia, dziewczyny. Pożyczacie, macie dobre serca, podoba Wam się mężczyzna. Już planujecie, że jest tam jakaś przyszłość między nami i okej, potrzebuję. Nie. Ja na przykład mam taką granicę, że ja nie pożyczam. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jeszcze lepszy, nie oddawaj. Kiedyś ktoś mi dokończył w ten sposób. Nie, to nie jest dobre. Ale jakie są Twoje granice? Jak ważny jest dla Ciebie czas? Jaką jest wartością dla Ciebie? Czy jeżeli ktoś namiętnie się spóźnia na spotkania, to będziesz gryzła się w język? Czy powiesz coś na ten temat?
A jeżeli powiesz coś na ten temat i ten ktoś dalej będzie namiętnie się spóźniał, co z tym zrobisz? Najpierw są słowa, ale potem są czyny. Jeżeli za słowami nie idą czyny, dziewczyny, to my obniżamy standardy. W ten sposób to się dzieje. I w ten sposób możemy powiedzieć, nie, nie potrafię stawiać granic. Bo ja mu mówię, nic się nie dzieje i ja mu dalej mówię i nic z tym nie robię. Więc później jak mam, mam dokładnie tak. Ale ja tak nie chcę mieć. Więc jeżeli chcesz mieć inaczej, musisz stawiać granice. Wydaje nam się to czasami niebezpieczne, bo boimy się postawić granice, bo boimy się, że ktoś odejdzie albo go stracimy. Paradoksalnie jest na odwrót. Ludzie lubią ludzi, którzy mają granice, bo gdzieś tam jest to też wyzwanie. Jest to też, hej, ona się szanuje, ona jest pewna siebie, ona się nie boi mnie stracić. Serio? Nie boisz się mnie stracić? Każda inna za mną latała. I tu jest właśnie to, o co chodzi. Odpowiedni mężczyzna nie odejdzie dlatego, że masz standardy i stawiasz granice. Więc twoje zadanie domowe to zastanowić się, jakie wartości są dla mnie ważne i jeżeli ktoś będzie przekraczał pewne dla mnie komfortowe granice, no to co z tym zrobię? Najpierw zachęcam was serdecznie do takiej po prostu zasady. Najpierw rozmawiam, obserwuję, co się dzieje dalej i później przechodzę do czynów. Czasami się trzeba rozstać. Nawet takie malutkie, drobne rzeczy, tak? I mówicie mi, Maxi, ale to, czy to jest powód do rozstania? Czasami te drobne rzeczy są powodem do rozstania. Bo jeżeli tak jest po 3-4 miesiącach, że mówisz o swoich potrzebach, a one spotykają się z absolutną ignorancją, no to co będzie dalej? Czasami te niuanse, naprawdę, życie się z tych drobnych spraw składa, więc zastanówcie się nad tym. Wasz partner powinien naprawdę chcieć was słuchać i reagować na wasze potrzeby. I ostatnia kwestia, którą chcę dzisiaj poruszyć, to jest jednak ta tajemniczość. Jest niezwykle uwodzicielska. Czyli to jest to, mam cudowne życie, jestem bardzo z niego dumna, jestem szczęśliwa i to widać po tobie. Jeżeli tak jest, to widać. Ale nie musisz się wszystkim chwalić naraz. Dawkuj informacje o sobie. Nie na wszystkie pytania musisz odpowiadać. My się bardzo często czujemy zobowiązane. Padło pytanie, no to muszę odpowiedzieć teraz. Jakby tu odpowiedzieć, ale nie czuję się komfortowo, bo nie chciałabym w sumie o tym mówić. W sumie to ja ciebie nawet nie znam. I nie chcę ci o tym mówić. Zawsze możesz się uśmiechnąć. Zawsze możesz obrócić coś w żart. O, ty to byś chciał wszystko wiedzieć, co? Odwrócić. I zadać inne pytanie. I zmienić bieg rozmowy. Masz pełną kontrolę nad tym, tak jak zresztą nad wszystkim. My mamy bardzo dużą kontrolę nad relacjami, które kreujemy. To nie jest tak, że to tylko w jego rękach jest władza nad tempem rozwoju relacji. Nad tym, na jakie tematy rozmawiacie. Czym się dzielisz. Nie musisz. Pamiętajcie, że toksyczni ludzie, niebezpieczni ludzie będą bardzo szybko chcieli wyciągnąć od was wszystkie informacje na wasz temat. Bo później jest im łatwo. Wiedzą, jaki guzik nacisnąć, żeby wywołać dane reakcje i emocje. To są naprawdę przebiegli ludzie, bardzo kalkulujący. Więc po co? Na spokojnie. Pomyśl sobie tak. Mam bardzo dużo asów w rękawie. Nie wszystko naraz. Spokojnie. Jeszcze jest dużo do odkrycia. Ja miałam taką sytuację, że się spotykałam z chłopakiem. Nie wiem, czy wam już opowiadałam tą historię. I ja nie mówiłam nic o językach. Wiedział, że mówię po angielsku i po polsku. Tyle. Ale jak kiedyś znaleźliśmy się we Frankfurcie na lotnisku i jak złożyłam całe zamówienie od A do Z po niemiecku, no to widziałam w jego oczach takie wow. Czyli mówisz po niemiecku. Ja nie mówię dobrze po niemiecku, ale coś tam pamiętam. Ze szkoły podstawowej i średniej mówię. Komunikacyjnie dogadam się. Ale to było bardzo miłe dla mnie. Bo ja nie miałam potrzeby wcześniej mówić o tym, że mówię po niemiecku, czy uczyłam się francuskiego, czy cokolwiek na ten temat. I te wszystkie takie smaczki zostawiajcie sobie na później, dziewczyny. Naprawdę, my nie musimy tak ciężko pracować na to, żeby się spodobać mężczyźnie na pierwszej, drugiej, trzeciej randce. My powinniśmy się fokusować na atrakcji, na tym flow, flirt dwuznaczności. Działamy na wyobraźnię, pięknie wyglądamy, zmysłowo mówimy, cudownie. Do tego wszystkiego w miksie cudowny zapach.
zmysłowy sposób poruszania się, kontrolowanie reakcji nad swoimi emocjami. No i to, że idziesz na spotkanie w cudownym humorze i dobrze się bawisz. Jesteś tam dla siebie. Nie trzeba nic więcej, żeby być naprawdę taką uwodzicielką, o której ciężko jest zapomnieć. I to też jest ważne, że mężczyzna, który będzie szukał partnerki na dłużej, na stałe, on naprawdę tych rozebranych zdjęć nie chce. On mówi, że chce, ale on nie chce. On nie chce, żebyś mu wysyłała te zdjęcia. On nie chce rozmawiać z tobą wprost. On w to wejdzie, bo to jest frajda i to jest fun. Na jakiś moment, ale on szybciutko też zniknie. Dlatego przypominam wam o tym, nie piszemy. Nie piszemy, nie rozpisujemy się na tematy, co będziemy robić dokładnie tu, a może jeszcze inna osoba i tak dalej, i tak dalej. Wiem jak jest, więc wiecie, nie jest zawsze wprost. Nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie. No, to tyle na dzisiaj, dziewczyny. Wysyłam wam buziaka. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam was już na kolejny odcinek. Jeżeli potrzebujecie ze mną się zobaczyć, porozmawiać w sprawach pilnych, oczywiście są konsultacje, znajdziecie link w pudełeczku pod spodem, czyli w opisie filmu. No dobra, odmeldowuję się, buziaki dziewczyny, do zoba! Mua.